Słuchajcie, naprawialiśmy oświetlenie, lampę z tyłu i teraz robimy test. Basia jest z tyłu. I co, Basia, świeci? Świeci. Które? No, to duże. To duże, a naciskam stop. U kobiety lampa stopu to jest ta duża. No co? Co teraz świeci? Teraz to mniejsze. Które? To na dole, małe takie. To małe na dole. Takie białe. A nie miga ci tam coś? No miga. No to co to za lampa? Taka biała? Widzicie, to jest taka biała. To jest migacz. Aha. Miga, świeci, nie świeci, świeci. Także tak. Panowie, jak chcecie sobie przetestować lampy, to się zamieńcie miejscami. Chodź, Basia, weź usiądź tam. Usiądź. Ale ja się znam. No pewnie się znasz. Naciśnij hamulec. Ten środkowy? Tak, ten środkowy to jest hamulec. Świeć. Puść. No, także widzicie, jak chcecie, żeby sprawdzić sobie światła, to kobieta ma siedzieć tu, a wy macie być z tyłu. Nie na odwrót, bo u kobiety tak, nie ma migacza, tylko jest biało-pomarańczowa lampka, duża lampka, mała lampka. No, a to jest albo to środkowe, albo to na górze. Podłużne takie. To podłużne. Słuchajcie, kobieta nie jest w stanie się tego w życiu nauczyć. Tak samo i prawa, lewa strona, wierzcie mi, nie liczcie na to, że będzie ten. Tak. Gorzej jak mnie policjant zapyta. Tak, ale naprawione jest. O tym, co tam było, to też jest film gdzieś tam. Albo dziś, albo jutro się ukaże. Ale słuchajcie, my będziemy dzisiaj robić tutaj, tu. Nie będziemy się jakimś golfem zajmować. Golf już jest naprawiony. Zobaczcie. Mamy tutaj kielichy nowe. Ale te kielichy są ocynkowane. Są. Ale wiecie co? Idziemy, pokażę wam dokładnie, o co chodzi. Tutaj zobaczcie. Mamy nasz stary kielich. W czym był problem z tym kielichem? Basia, trzymaj tak światełko. Muszę tu jakiś wskaźnik wziąć. I zobaczcie, jeżeli kielich sobie tak był, to przede wszystkim tutaj już są otwory pozatykane. Tego nikt nie otwiera. Pamiętajcie, tu mają być otwory, one są przerdzewiałe. Zobaczcie, tak w tym nowym, tu. Jak się woda zbiera tutaj, bo tu macie potem uszczelkę od amortyzatora. To ta woda, żeby to nie stało, ona sobie tam wycieka. Dokładnie. I teraz, ale pomijając to, zobaczcie, ten kielich zaczął, on tutaj jest zdrowy. To zresztą nawet będzie tam widać, poświeć. Widzicie, tam dalej on jest zdrowy. Tak. On jest zardzewiały tylko na dole. A dlaczego? Widzicie, od połowy w dół jest zardzewiały. A chodzi o to, że tu jest taki rancik. I woda, jak tam sobie się dostawała, spływała i tam wchodziła. I to sobie rdzewiało. Widzicie, tutaj się otwierało, a wszystko tutaj była rdza. Także to jest mankament. I pomimo, że ten kupiliśmy teraz porządny kielich, ocynkowane, drogie, angielskie, jak to przystało na porządną angielską robotę, on już jest wstępnie przyrdzewiały oczywiście, żeby nie było no dobrze, żeby nie było. Musi być, bo renomę by stracili, no nie? Tak. A tak prawdę mówiąc, to ocynk na tym to jest mikronowa warstwa. Niewyczuwalna wręcz palcem. I zobaczcie, to tak schodzi. Nie wiem, czy będzie to można pokazać, ale ona się po prostu sypie. Ten ocynk się po prostu sypie. Mhm. To jest taki ocynk. Taki ocynk, nie wiem, w szpreju był, czy coś takiego. Ktoś to, nie wiem, jak to malował, ale mikronowa warstwa. Także podejrzewam, że oni to najpierw złożyli. I teraz, jeżeli ten to założył, tam by woda wciekała, to tak czy owak, to by się wszystko znowu otwierało i by rdzewiało. Dlatego patent jest taki, żeby tego kielicha, tak czy owak, pomimo że jest ocynkowany, żeby go pomalować poliuretanem i żeby tam wszędzie dobrze poliuretan szedł. Tak samo i tutaj na te łączenia. Tu. Tam wszędzie trzeba to wypełnić poliuretanem, aby tam nie wciekało. Aby służył kolejne 30 lat. I to będzie robić wielmożna pani Barbara. Boże. Tak jest, tak, no to ja mam tam inne roboty, słuchaj, to ja tam mam, czekaj, ja mam do roboty. Ważne roboty. Ja mam do roboty, czekaj, ja mam do roboty. Potem kombinuj. Ci powiem, potem ci powiem. No, także dzisiaj robisz to. Okej. Okay. Najpierw musimy sobie odtłuścić, jak to się robi przed każdym malowaniem. A pokaż ludziskom, czym odtłuszczasz. Proszę bardzo. Jest bardzo dobry. Polecam. To jest. Jak jest coś dobre, to trzeba powiedzieć.
Dokładnie. Tak. To może zapytamy, co sądzisz o politykach w Polsce? Jeżeli mówimy już o dobrych rzeczach. Nie mam nic przeciwko. Komu? Naszym politykom w Polsce. Tak, uwielbiamy wszystkich. My w ogóle znamy się bardzo dobrze na polskiej polityce. Dlatego też w Niemczech jesteśmy. Bo się znamy bardzo dobrze na polityce. O, ale hejt poleci. Dobra, odtłuszczamy wszystko. Na zewnątrz, wewnątrz i tak dalej. Użyjemy sobie kobry. Miało być z APP, ale niestety nie mamy. Chociaż ona się trochę błyszczy. No ale trudno. Jak się nie ma, co się lubi? Tak, wiem, codziennie do mnie tak mówisz. Lejemy. Lej, to się nie przeleje, to jest gęste. Ja ci powiem stop, ja mam miarkę. Pionowo. No, jak będzie lecieć. Tak, będzie. Ja wam powiem, bo ja tu mieszam zawsze bardzo dokładnie na tak, oko. Tak, na oko. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze o. Jeden. Nie? Leci. To nie ten film? Okej. Okay. Tak jest dalej. Jeszcze. Będziemy malowali te kielichy z 2-3 razy na pewno. O, jeszcze. A już końcówka jest. Nie wiem, czy starczy. Coś tam jeszcze leci, ale to już jest... Potem się troszeczkę rozpuszczalnika doda, gdy się to wypuka. Bo to jest bardzo drogie. Nie zostawimy tego na pewno z tego. O, a propos, to zobaczcie. Tu mamy, jest od tego, z tych z poliuretanów. Ja używam firmy Tropon. Jak ktoś chce coś robić, to wiecie co, polecam wam. Użyjcie sobie z tego. Jest fajne, takie lekko matowe, nie świeci się tak. Jest naprawdę świetna firma. Także polecam. Poliuretan, tylko Tropon. Ktoś tam trąbi, chyba muszę samochód przestawić. A ty się tutaj baw. Niech to wyleci. Teraz dodamy do tego trochę utwardzacza. A ile dodajesz? No, tyle, żeby się utwardziło. Bardzo dobra miarka. Nie? Tak. Uczę się. No, okay. Bardzo dobrze. Skoro tak majster wymierzył, czyli tak ma być. I teraz mieszamy. Tak jest. A czekaj, mieszadło ja ci przygotowałem tam. To zabieraj to tam, idziemy już tam do stołu. Okej. Okay. Teraz musimy dokładnie wymieszać. No tak, żeś się wlała, to sobie wymieszasz. No nie. A dzisiaj tego wcale nie trzeba pistoletem malować. Czy nakładać. Czy aplikować. Można, ja to lubię robić takim szerokim pędzlem. I to też jak nakładamy, to nie malujemy tak, tylko robimy tak. Wtedy mamy taką fajną strukturkę, taki leciusieńki baranek. Zobaczcie, te wszystkie ocynki tutaj. To by wszystko rdzewiało, na 100%. To jest, mówię, ocynk angielski. No ale... Niestety, jeżeli się składa takiego starego Land Rovera, to już się trzeba cieszyć, że się w ogóle części dostanie, a nie narzekać jeszcze, jakie one są. Zaczynamy od samego spodu i robimy to tak, żeby to nam tam spłynęło do środka. Dokładnie, żeby tam była izolacja fajna, żeby tam tak. Woda nie wpływała. Dokładnie tak. Żeby nam nie rdzewiało. Tam nawet w środku za bardzo malować nie trzeba, tego i tak nie będzie widać, ale jeżeli będzie potem woda wpływała, to tam się nic nie będzie działo. No brawo, tak, dokładnie. I pamiętajcie, rękawica, bo tego nie jesteście w stanie zmyć. O, to fakt. Jak to zaschnie, to z kropkami z tym będziecie miesiąc, choć żaden rozpuszczalnik, nic tego nie ruszy. Będziecie skrobać. Także rękawice, tak jest. I tak jedziemy w koło. No i brawo. Bardzo fajna robota. Tego nie można spierdolić. Nie. Chociaż poczekaj, jeszcze nie skończyłam. Czekaj tylko, co się wydarzy. Mówię wszystko możliwe. Bardziej myślałem, że będzie jakaś inna riposta, ale... A to później. Nie przed kamerą. No i ty, a czeka, jeżeli nam to zastygnie do jutra, to jutro możemy robić zakładanie amorki. A to muszę chyba jeszcze silnik poskładać. Chyba, że będzie padać. O, a propos, tutaj nasze koniki od wałeczka. Tak jak ona tam dziubie, to ja wam powiem, bo tutaj jesteście w temacie. Słuchajcie, tak pamiętacie, mierzyłem, one są tutaj porozciągane, nie? W kształcie jaja. To są aluminiowe. Słuchajcie, zamówiłem
koniki stalowe. Bo są takie? Bo są, się okazało, żeby się nie rozciągały. I jak przyjdą, będziemy je zakładać i będziemy tutaj ściągać ten wałeczek. Ja to muszę jeszcze wyczyścić i tak dalej. Ale to nie o tym dzisiaj. Tu jest szefowa, tu maluje dzisiaj, kurde. No właśnie, ja tu jestem gwiazdą dzisiaj. No dobra, mamy w koło. O. I teraz jedziemy dalej. Dosłownie sobie tak ciapamy, że tak powiem. No to wtedy bardzo fajna strukturka wychodzi. Mhm. Ja nie, ja im pokazywałem na Land Roverze, ale czekajcie, idziemy do Land Rovera, to wam pokażę. Całość była malowana pistoletem specjalnym. Nie, zobaczcie, taki ładny baraneczek to jest. Piękna strukturka. Ale tutaj tył testowałem wałkiem, pistoletami, a tu jest na przykład pędzel. Zobaczcie też, jaka ładna strukturka. Widzicie, jak to ładnie wychodzi? Fajna strukturka, także zależy od pędzla, od włosa i można naprawdę też bardzo ładną strukturę zrobić pędzlem. I wracamy do Basi. Co myślę, że będziemy jeszcze raz chyba tu później malować, nie? Czy nie? Nie, co ty, ja myślę, że jedna nie. Jedna warstwa wystarczy? Nie, myślę, że trzy. Jedna na 100% nie. Nigdy jedna warstwa w lakierowaniu takim nie wystarczy. Zobacz, widać tutaj prześwity. Mhm. Nie jesteś w stanie jedną warstwą pomalować tego. Mniej tego i tylko dziubać i to wszystko. Nie starać się pokryć tego wszystkiego za jednym razem, bo to jest wręcz awykonalne, a jak tak, to będzie ciekło, grubo, brzydko. Cieniutko, a kilka warstw. Pamiętajcie, lakierowanie cienko, kilka warstw. I nie tylko poliuretanem, praktycznie każdą farbą, każdym lakierem. Cienko, kilka warstw. Wtedy ładny efekt macie. No i elegancko. Dokładnie. No i całkiem inaczej. No szkoda, że tak świeci się. No ten kobra się świeci, tak. To mi się nie podoba. No. Bardziej wolimy matno, ale... Kobra się świeci i kobra do tego jest rzadsza. Kobry nie trzeba rozcieńczać. APP na przykład jest dużo gęściejszy. Także jest kilka tych, kilka poliuretanów różnych i naprawdę każdy producent coś tam innego domieszał. Ja robiłem właśnie tym Trotonem, to co wam pokazywałem przed chwilą, tą flaszeczkę, to Land Rovera Trotonem malowałem. On jest z Litwy bodajże, jak się nie mylę, przychodziło mi to. No i bardzo ładnie to wygląda. Będzie cały na czarno. Tak, jak kaszewiak. Jak kaszewiak. Ktoś nie wie, o co chodzi, to sobie wpiszcie kaszewiak na YouTubie albo Midas Stand Up, to wam wyjdzie kaszewiak. To jest, jak to się mówi, sprawa dla... Reportera. Sprawa dla reportera, ale u Midasa jest... Szopka. Szopka dla reportera, czy szopka reportera, coś takiego, no. Nie robimy mu reklamy czasami? Chyba. Kurde, będziemy mieli bilety może za darmo. I tak se dziubie Basia cały dzień. Nic nie robi, absolutnie nic nie robi. Cały dzień tylko dziubie. Tak. No i bardzo ładnie to wygląda. Dzisiaj tak se dziubie. Zobaczcie, jak łata strukturka wychodzi. A zobaczymy, jak to wyjdzie docelowo. Jeżeli po pierwszej warstwie jakieś 10 minut przerwy, to dosyć szybko zasycha. I kolejna warstwa. I tu się dziubie i dziubie. Do tego jeszcze talerze pod sprężyny też będą malowane. Nówka Funge. Kupiliśmy cały zestaw, nowy. Tu są te podkładki, które idą tutaj pod spód, tam nie? A propos, widzicie, te podkładki, bo mamy teraz dwa komplety. Jeżeli ktoś potrzebuje, to mamy tutaj komplet prawa, lewa, czy lewa, prawa, to jest to samo. Nówki, to tak to wygląda, nie? Ze śrubkami. To się podkłada pod kielichy. Jeżeli ktoś potrzebuje takie podkładki, to nie kupujcie, napiszcie nam maila. Mail tam jest gdzieś tam na dole, mów mi w opisie. I ja wam za darmo wyślę. Nie ma problemu, jeżeli ktoś potrzebuje. Z dedykacją od Basi. I malujemy. I malujemy. Ładnie wygląda, nie? Tak. No. Całkiem inaczej niż takie srebrne, ocynkowane. To tak to wygląda jak płot taki jakiś. No i pomału kończymy. No, słuchajcie, ten przykręcałem panewki wczoraj, to tam film jest nagrany, czy nie ma? Puszczaliśmy coś już ten, czy nie? O panewkach? A nie, czekajcie.
No, bo tutaj mamy nasze panewki z Land Rovera. Oczywiście ja wam pokazywałem, mówiłem, że jest w nominale. Ja się tam śmiałem. Czekałem tylko na waszą reakcję. A tam niektórzy, no, chyba nie trzeba, chyba to. Jeden powiedział, ha, debil, miedź widać, on nie będzie wymieniał. No oczywiście, że jak już to wykręciłem, to będę to wymieniał, sobie żartuję. Nie wszystko na poważnie mam na tym YouTubie, panowie i panie. I słuchajcie, teraz taki numer, bo nie mogę znaleźć w książce, z jaką siłą dokręcamy stopę korbowodu. I szukam w książce, i szukam, kurde, kilkakrotnie i nie było. Naprawdę nie było. I teraz tak. Mówię, zadzwonię do jakiegoś warsztatu i zapytam, jak ktoś mądry to mi powie, nie? No i zadzwoniłem do pierwszego lepszego warsztatu, co naprawiałem Land Rovery w Polsce i miły mechanik powiedział do mnie tak. Bo ja mówię, myślę, że tak z siłą między 40 a 50 newtów trzeba to dokręcić. On mówi, no i bardzo dobrze myślisz. Dokręć tak pomiędzy 45. Ja mówię, ale jak będzie za mocno? A on do mnie mówi tak. No jak będzie za mocno, to ci się śruba urwie i wtedy będziesz wiedział, że było za mocno. Jak to dobrze kogo mądrego posłuchać? Uwielbiam to. No i dokręcę tak z 45 newtów, no, stopę korbowodu. Jeżeli się dokręca z jakąś siłą, wiecie, z jaką siłą dokładnie stopę korbowodu się dokręca, tam gdzie są panewki, to powiedzcie mi, tam napiszcie mi w komentarzach. Będę wdzięczny. Dzięki.